Zaprezentowany na targach w Genewie Audi A3 koncept pokazuje, jak będzie wyglądać następna generacja kompaktu spod znaku czterech pierścieni. Prototyp ma nadwozie typu sedan, a w zasadzie notchback, z krótką i pochyłą tylną klapą. Nowe A3 będzie pierwszą generacją modelu dostępną z tego rodzaju karoserią. Sedan dołączy do 3 i 5-drzwiowych hatchbacków oraz kabrioletu. Audi A3 Concept ma 444 cm długości. Audi chwali się największym spośród kompaktów segmentu premium rozstawem osi, który wynosi 263 cm. Bagażnik ma pojemność 410 litrów. W jasnym wnętrzu w oczy rzucają się okrągłe wloty powietrza, podobne do tych z modelu A1. Nie tylko 20-calowe felgi z aluminium i włókna węglowego podkreślają sportowy charakter studyjnego modelu. Pod maską A3 pracuje 5-cylindrowy turbodoładowany silnik FSI 2.5 o mocy 408 koni mechanicznych i momencie rzędu 500 Nm, dostępnym już od 1600 obrotów na minutę. Z motorem współpracuje 7-biegowa skrzynia S-Tronic, która może działać w trybie automatycznym lub manualnym. Audi A3 Concept ma napęd na 4 koła Quattro. Samochód przyspiesza do setki w 4,1 sekundy. Prędkość maksymalna jest elektronicznie ograniczona do 250 km na godzinę. Ciekawe, ile elementów stylistycznych ze studyjnego modelu trafi do seryjnej wersji Audi A3. Mamy nadzieję, że przetrwają chociaż światła.